Wprawdzie dzisiejsza sesja została zapowiedziana jako taka sesja, w której będziemy mówić o psychologicznych i socjologicznych aspektach kształtowania się płci. Jednak to moje wystąpienie jest takim wystąpieniem, które jest, bym powiedział, na pograniczu, pograniczu dzisiejszej i wczorajszej części tej konferencji. Jak Państwo widzą, ta prezentacja jest zatytułowana Tożsamość płciowa między biologią a psychologią. Ja będę się starał Państwu opowiedzieć w ciągu tego czasu, który mam na prezentację, o tym, co jest wiadomo na temat kształtowania się tożsamości płciowej z perspektywy takiej dziedziny wiedzy, którą nazywamy genetyką zachowania. Genetyka zachowania to jest pewna działka psychologii, która ma taki charakter interdyscyplinarny, to znaczy czerpie w dużej mierze z nauk biologicznych i stara się identyfikować między innymi takie genetyczne podstawy zachowania. Pewna perspektywa genetyki zachowania, o której przede wszystkim tutaj będę mówić, to jest taka, powiedziałbym, perspektywa podstawowa. To znaczy głównym celem, przedmiotem badań z zakresu genetyki zachowania jest próba ustalenia, w jakim stopniu czynniki genetyczne, a w jakim stopniu czynniki środowiskowe odpowiadają za jakieś zachowanie. No i tutaj tym zachowaniem, o którym będę mówić, jest tożsamość płciowa. I na początek kilka definicji i prób rozróżnienia tożsamości płciowej od innych zmiennych, innych konstruktów, którymi można się posługiwać w odniesieniu do ludzkiej płciowości czy seksualności. Myślę, że te definicje tutaj, te pojęcia, o których za chwilę powiem, będą się też przewijały w trakcie innych wystąpień dzisiejszego dnia. Także pierwszym podstawowym oczywiście pojęciem, którym się będę tutaj posługiwać, jest pojęcie tożsamości płciowej. I za Amerykańskim Towarzystwem Psychologicznym tą tożsamość płciową będziemy sobie definiować jako głęboko odczuwane, wrodzone poczucie bycia chłopcem lub mężczyzną, dziewczynką lub kobietą, bądź może to być definiowane jako posiadanie alternatywnej tożsamości, tak zwanej genderqueer, która to tożsamość, czy to poczucie bycia chłopcem, mężczyzną, dziewczynką, kobietą, może, ale nie musi być zgodne z płcią danej osoby określonej przy urodzeniu lub pierwszorzędowymi lub drugorzędowymi cechami płciowymi danej osoby. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że tożsamość płciowa, ta definicja, którą Państwu tutaj prezentuję, jest dosyć skomplikowana, ale to pojęcie, czy sam obszar, z którym się tutaj mierzymy, nie jest łatwy do zdefiniowania i te definicje, to zresztą podkreślają wszyscy badacze zajmujący się tą problematyką, te definicje, którymi się ja tutaj będę posługiwać, mają taki charakter takich konstruktów, byśmy powiedzieli, roboczych. Tak? One mogą się zmienić w przyszłości. Na tę chwilę mówimy po prostu o pewnego rodzaju poczuciu bycia związanym z określoną płcią, bądź posiadania pewnej alternatywnej tożsamości płciowej, która, tak jak podkreśla ta definicja, musi, ale nie może, ale nie musi być zgodna z tą tak zwaną płcią biologiczną, ale tak naprawdę powinniśmy mówić o pewnego rodzaju płci, która jest określona przy urodzeniu. Z perspektywy tożsamości płciowej możemy oczywiście mówić o dwóch takich krańcach tejże tożsamości, takich dwóch, jakbyśmy powiedzieli, grupach, które różnią się tą tożsamością płciową, głównie pod względem zgodności z płcią
która została określona przy narodzinach. No i z tej perspektywy będziemy mówić o osobach cis-płciowych, czyli takich osobach, których tożsamość seksualna zgodna jest płcią określoną przy narodzinach, ale też będziemy mówić o osobach transpłciowych, czyli takich, których tożsamość seksualna jest niezgodna z płcią określoną przy narodzinach. Powiedziałem też jeszcze o tak zwanych alternatywnych tożsamościach płciowych, czyli wszystkim tym, proszę mi wybaczyć to określenie tym, ale tutaj trudno jest czasami dobrać w języku polskim właściwe określenia do tych pojęć. Język angielski zdaje się jest bardziej elastyczny pod tym względem. Czy mamy tą całą przestrzeń pomiędzy cis-płciowością a trans-płciowością, którą określamy mianem genderqueer, czyli tak zwanych niebinarnych tożsamości płciowych? Niebinarne tożsamości płciowe to jest pewnego rodzaju pojęcie mające charakter parasola, tak? To znaczy, czyli takie zbiorcze określenie na różnego rodzaju osoby deklarujące różne alternatywne rodzaje tożsamości płciowej. No i tutaj pod tą kategorią niebinarnych tożsamości płciowej mogą się ukrywać osoby, które deklarują, że są na przykład gender fluid, czyli mają tak zwaną płynną tożsamość płciową. To mówiąc o płynności tożsamości płciowej, możemy mieć na myśli to, że jest to zmienne w czasie, bądź też oczywiście tą kategorią posługują się osoby, które na przykład deklarują, że posługują się dwiema tożsamościami płciowymi jednocześnie. Tutaj inne określenia, bigender, trigender, to są również tak osoby, które na przykład jednocześnie mogą się posługiwać dwoma lub więcej tożsamościami płciowymi. No i jeszcze mamy kategorię osób, które deklarują się jako agender, czyli takie, które nie identyfikują się z żadną płcią, ale chodzi tutaj tak naprawdę w tym określeniu o tożsamość płciową, tak? Czyli one jakby nie odczuwają potrzeby identyfikowania się z żadną tożsamością płciową. Z perspektywy niebinarnych tożsamości płciowych, tożsamość płciowa, czy tamten konstrukt, pojęcie tożsamości płciowej, miałoby charakter pewnego rodzaju wymiaru, tak? Czyli pewnej takiej cechy zachowania, która miałaby charakter ilościowy, zmienny w populacji. Proszę pamiętać, że ja chociaż używam pewnych określeń na opisanie niebinarnych tożsamości płciowej, to znowu są to takie kategorie, które mogą się zmienić. Tak? To znaczy tak, kategorie, którymi posługują się osoby deklarujące pewnego rodzaju alternatywne tożsamości płciowe, również mogą mieć charakter płynny, tak? One muszą być użyteczne, tak? Służyć do właściwego określenia się danej osoby. Niektóre z osób mających niebinarną tożsamość płciową nie odczuwają jakby potrzeby, żeby się w jakikolwiek sposób identyfikować, i to również o tym powinniśmy pamiętać, że to niekoniecznie jest tak, że każda osoba, która ma pewnego rodzaju alternatywną tożsamość płciową, będzie odczuwała potrzebę tego, żeby się w jakikolwiek sposób definiować i określać. Warto jest, żebyśmy sobie rozróżnili też tożsamość płciową od innych określeń, które dotyczą płci i seksualności, z którymi tożsamość płciowa często może być mylona, mieszana. Pierwszym takim pojęciem, które jest pokrewne tożsamości płciowej, jest ekspresja płciowa. Ekspresja płciowa, czyli sposób, w jaki dana osoba wyraża swoją tożsamość płciową,
Na przykład poprzez wygląd, poprzez strój lub zachowanie. Kolejnym pojęciem jest rola płciowa, czyli pewnego rodzaju zestaw oczekiwań, zazwyczaj kulturowo definiowany zestaw oczekiwań dotyczących określonej płci, dotyczący określonej kategorii płciowości, określonej tożsamości płciowej. No i jeszcze jednym pojęciem, które niejako przecina się z tożsamością płciową, jest orientacja seksualna. Orientacja seksualna, czyli pewnego rodzaju trwały wzorzec pociągu emocjonalnego, romantycznego lub seksualnego. Tutaj orientacja seksualna również ma charakter pewnego rodzaju wymiaru, na biegunach którego oczywiście znajdują się osoby heteroseksualne i homoseksualne. Myślę, że tutaj warto jest pamiętać o tym, że posiadanie na przykład określanie się jako osoba transpłciowa nie musi determinować orientacji seksualnej. Czyli można być trans kobietą, ale deklarować, że w kwestii pociągu emocjonalnego, romantycznego jest się zainteresowaną, przepraszam, kobietami, czyli ma się orientację homoseksualną. Czyli to te kategorie nie, one się przecinają, ale nie są zgodne. Jak Państwo pamiętacie, na samym początku powiedziałem, że będę mówić o tożsamości płciowej z perspektywy genetyki zachowania, tak? Czyli takiej dziedziny wiedzy, która stoi na pograniczu biologii i psychologii, której celem jest między innymi ustalenie, w jakim stopniu czynniki genetyczne, a w jakim stopniu czynniki środowiskowe wyjaśniają nam zróżnicowanie pod względem jakiegoś zachowania. Tutaj dobrze jest sobie zdefiniować na samym początku, co ja rozumiem przez czynniki genetyczne, a co ja rozumiem przez czynniki środowiskowe, właściwie co rozumie przez to genetyka zachowania. Więc czynniki genetyczne to jest oczywiście proste, tak, do określenia. Tutaj po prostu rozumiemy pod tą kategorią wpływ genetyczny, tak, to w jaki sposób, co tak naprawdę kodowane jest przez określone geny. Natomiast pod pojęciem czynników środowiskowych tutaj w przypadku genetyki zachowania rozumiemy dwie różne rzeczy. Pierwszy rodzaj środowiska, który jest tutaj rozróżniany, to jest coś, co jest określane jako tak zwane środowisko wspólne, czyli pewnego rodzaju czynniki środowiska, które sprawiają, że członkowie danej rodziny upodabniają się do siebie. Tutaj w ramach tej kategorii środowisko wspólne zaliczamy coś, co definiowane jest jako wychowanie. Czyli wychowanie, mówiąc o środowisku, ja nie mam na myśli tylko i wyłącznie wychowanie. Wychowanie jest tutaj określane jako pewnego rodzaju element tak zwanego środowiska wspólnego. Drugim rodzajem środowiska, o którym mówią genetycy zachowania, jest środowisko indywidualne, czyli pewnego rodzaju indywidualny zestaw doświadczeń środowiskowych. To z jednej strony są takie zdarzenia, które mają charakter losowy, tak, przypadkowy, ale to też mogą być takie czynniki, które mają charakter systematyczny, na przykład sposób, kolejność urodzenia w rodzinie. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do badań bliźnięt, które tutaj Państwo widzicie na slajdzie, to myślę, że warto sobie powiedzieć o tym, że z perspektywy genetyki zachowania to środowisko, jak mówię, środowisko, to nie mam na myśli
czegoś, co tradycyjnie w naukach społecznych rozumie się jako środowisko, czyli pewnego rodzaju relacje, stosunki pomiędzy ludźmi, wpływy ze strony innych ludzi. Pod mianem środowiska tak naprawdę rozumie się wszystko to, co nie jest wpływem genetycznym. Czyli z perspektywy genetyki zachowania środowiskiem jest również to, co dzieje się w okresie prenatalnym, czyli na przykład wszelkiego rodzaju wpływy hormonalne na kształtujący się płód. To jest również z perspektywy tej działki badawczej pewnego rodzaju wpływ środowiskowy. Takim podstawowym schematem badawczym, który jest używany w badaniach genetyki zachowania do określania, w jakim stopniu czynniki genetyczne, w jakim stopniu czynniki środowiskowe są odpowiedzialne za zróżnicowanie dla danego zachowania, są badania bliźniąt. I tutaj tym takim podstawowym schematem badawczym, ten podstawowy schemat badawczy polega na porównywaniu dwóch rodzajów par bliźniąt monozygotycznych, czyli tych popularnie zwanych jednojajowymi, i dyzygotycznych, czyli popularnie zwanych dwujajowymi. Bliźnięta monozygotyczne uważane są za osoby, które mają jednakowe wpływy genetyczne, tak? To znaczy to ich DNA jest w 100% jednakowe, a więc wszelkiego rodzaju różnice, które identyfikuje się pomiędzy nimi, powinny być efektem działania czynników środowiskowych. No, w przypadku bliźniąt dyzygotycznych one mają średnio, przeciętnie 50% wspólnych genów, tak jak zwyczajne rodzeństwo, no więc tutaj wszelkie różnice, także różnice pomiędzy nimi identyfikuje się w kategoriach wpływów genetycznych i środowiskowych. Żeby określić, w jakim stopniu czynniki genetyczne, w jakim stopniu czynniki środowiskowe kształtują nam określone zachowanie, porównujemy podobieństwo pod względem jakiegoś zachowania w parach, w tych dwóch parach bliźniąt, i na tej podstawie szacujemy pewnego rodzaju wskaźnik, który w genetyce zachowania określany jest jako odziedziczalność. Proszę się nie wystraszyć tutaj tego wzoru, ta odziedziczalność odwołuje się, tak, czy definiuje się ją jako pewnego rodzaju miarę, która wyjaśnia nam, w jakim stopniu zróżnicowanie w obrębie jakiegoś zachowania jest konsekwencją działania czynników genetycznych. Miara odziedziczalności nie jest miarą, która mówi nam cokolwiek o jednostce. To znaczy ona nie powinna być używana do określenia tego, w jakim stopniu u danej jednostki kształtowane jest dane zachowanie. To jest tylko i wyłącznie miara, która tłumaczy nam różnicę pod względem danego zachowania w danej zbiorowości, danej populacji. To nie jest również miara, która cokolwiek nam mówi o tym, w jakim stopniu dane zachowanie się dziedziczy. Tak? Czyli jeżeli powiem, że mamy odziedziczalność 40%, to wcale nie oznacza, że dane zachowanie dziedziczy się w 40%. To jest miara, tak jak powiedziałem, która tłumaczy nam różnicę wynika pomiędzy ludźmi pod względem danego zachowania, które wynikają z wpływów genetycznych, z aktywności genetycznej. Genetyka zachowania jako pewnego rodzaju samodzielna dziedzina wiedzy ukształtowała się w latach 60. ubiegłego stulecia i od tamtej pory przeprowadzono setki, jak nie tysiące różnego rodzaju badań genetycznych dotyczących różnych aspektów ludzkiego zachowania. No i te badania, które przeprowadzono, podsumowano już 20 lat temu, formułując takie trzy prawa genetyki, prawa w cudzysłowie. I jedno z tych praw tutaj Państwu przytoczę, i to prawo mówi o tym, że wszystkie cechy zachowania są odziedziczalne. To oznacza, że
tak naprawdę nie ma takiego aspektu ludzkiego zachowania, który nie byłby, pod względem którego różnice nie byłyby w jakimś stopniu wyjaśniane wpływem genetycznym. Czy mógłbym tutaj w tym miejscu tak naprawdę skończyć moją prezentację i powiedzieć, że no w takim razie nie muszę Państwu nic więcej pokazywać, jeżeli tożsamość płciowa jest elementem ludzkiego zachowania, tak? Jest pewną ekspresją ludzkiego zachowania, to możemy mówić o tym, że jest na pewno jest cechą, która podlega w jakimś stopniu kształtowaniu się ze względu na czynniki genetyczne, czyli innymi słowy czynniki genetyczne kształtują nam to zróżnicowanie dotyczące również tej cechy. Ale żeby nie być gołosłownym, no to przejdę teraz do omówienia tego, co wiemy na temat kształtowania się tożsamości płciowej właśnie z perspektywy genetyki zachowania. Czyli postaram się Państwu opowiedzieć o takich badaniach, które wykonano używając właśnie tego schematu badań bliźniąt, które dotyczą tożsamości płciowej. Będę mówić o takich wskaźnikach odziedziczalności. No i tutaj badanie tożsamości płciowej nie jest prostą sprawą ze względu na wielość takich miar, które są używane do pomiaru tejże tożsamości. No i ja tutaj zestawiłem takie, bym powiedział, najczęściej używane miary dotyczące badania tożsamości płciowej i w nawiasach pokazałem, jakie mamy wskaźniki, jakie oszacowano wskaźniki odziedziczalności w tychże badaniach. Mamy po pierwsze taką miarę, która się odwołuje do, czy jest miarą retrospektywną, nazywa się Childhood Gender Nonconformity. To jest taka miara, która odnosi się do zachowań niezgodnych z płcią w dzieciństwie. Tutaj powiedziałbym, że to jest to trochę problematyczna miara, jeżeli chodzi o tożsamość płciową, ponieważ zachowania niezgodne z płcią w dzieciństwie, czyli wychodzenie poza rolę płciową w dzieciństwie, może, ale nie musi być jakimkolwiek wskaźnikiem rozwojowym przyszłej transpłciowości. To po pierwsze. Po drugie, ta miara Childhood Gender Nonconformity również jest powiązana z, czy może być wskaźnikiem rozwojowym orientacji nieheteronormatywnej, czyli no, różne badania pokazują, że mężczyźni i kobiety homoseksualne, czy w ogóle osoby, które deklarują się jako osoby nieheteronormatywne, w dzieciństwie mają, tak, czy deklarują, że w dzieciństwie w wyższym stopniu tak niż osoby heteroseksualne, niż osoby heteroseksualne miały te zachowania, które wykraczały poza pewne normy kulturowo określone normy płciowe. To jest taka miara, która byśmy powiedzieli, że jest problematyczna z tego względu, że to TGN, tak, czy to Childhood Gender Nonconformity może być, ale nie musi być wskaźnikiem rozwojowym tożsamości płciowej. Tutaj w nawiasie mamy szacunki dotyczące odziedziczalności w grupie mężczyzn i w grupie kobiet. Ale ta tożsamość płciowa jest również identyfikowana innymi miarami. No, po prostu używa się miar tożsamości płciowej u osób
dorosłych. Tutaj punkt drugi odnosi się do tych wskaźników odziedziczalności przy użyciu tej miary. Tożsamość płciowa również jest identyfikowana za pomocą różnego rodzaju miar tak zwanej męskości, kobiecości, czyli znowu tutaj mamy pewnego rodzaju zgodność zachowania z pewnymi rolami, kulturowo określonymi rolami płciowymi. Ale również tożsamość płciowa, zwłaszcza różnego rodzaju elementy tożsamości transpłciowości, no, mogą być identyfikowane przy wykorzystaniu różnego rodzaju miar mierzących tak zwane gender identity disorder, czyli te zaburzenia, jak to się kiedyś mówiło, zaburzenia tożsamości płciowej w współczesnych systemach klasyfikacyjnych. To wygląda inaczej, natomiast te miary jakby również były używane do szacowania odziedziczalności. No tutaj, jak Państwo widzicie, te miary, tak, czy ten procentowy udział wpływu genetycznego jest różny w zależności od stosowanej miary. Jakbym miał pewnego rodzaju sposób uśredniać to, co tutaj widzimy, to ten poziom szacowania, ten poziom wpływu genetycznego na zróżnicowanie pod względem tożsamości płciowej nie odbiega zbytnio od tego, co obserwujemy dla wpływu genetycznego dla na przykład cech osobowości u ludzi, gdzie właśnie średni poziom udziału czynników genetycznych w zróżnicowaniu wynosi około 40%. No i tutaj jako ciekawostkę mogę też podać Państwu taki przykład z tego roku. Opublikowano taki opis przypadku monozygotycznych trojaczków, z których każda osoba dokonała tranzycji, to była tranzycja z female to male, czyli mamy tutaj do czynienia z trans mężczyznami. Szacowanie odziedziczalności jest punktem wyjścia tak naprawdę w przypadku badań z zakresu genetyki zachowania do poszukiwania konkretnych genów, które byłyby odpowiedzialne za to zróżnicowanie. No i tutaj oczywiście nie mamy do czynienia, nie możemy mieć do czynienia z taką cechą w zachowaniu, która byłaby wyjaśniana jakimś jednym genem, tak? To znaczy to nie jest element zachowania, zresztą większość aspektów zachowania taka nie jest. Tutaj tak naprawdę nie może być mowy o tym, że jakaś występowanie jakiejś odmiany tożsamości płciowej byłoby wyjaśniane w 100% przypadków wpływem jakiegoś jednego genu. Mówimy tutaj raczej o takich wpływach, które mają charakter wielogenowy. Tak? Czyli zakładamy tutaj, że geny wyjaśniają nam, tak, czy tutaj, że wiele tych genów wyjaśnia nam to zróżnicowanie. I to zróżnicowanie genetyczne może być dwojakiego rodzaju, tak? Czyli tutaj możemy mieć różnego rodzaju przypadki, które są związane albo z takim powszechnym wpływem genetycznym, czyli pewnego rodzaju powszechnym rodzajem zróżnicowania genetycznego, tak zwanymi polimorfizmami genetycznymi, ale też mogą być efektem obecności pewnych rzadkich mutacji, które występują u niewielkiej liczby osób. Jeżeli chodzi o tą pierwszą grupę, pierwszy rodzaj zmienności, no to tutaj nie ma takich badań jak dotychczas, które by tak nie, po prostu nie przeprowadzono takich badań, które by w jakikolwiek sposób identyfikowały tą powszechną zmienność genetyczną ze zróżnicowaniem tożsamości płciowej. Natomiast są badania, które pokazują na niewielkich próbach oczywiście osób, bo to zazwyczaj dotyczy niewielkich grup osób, występowania
pewnych rzadkich mutacji w różnych genach, które są związane z aktywnością estrogenów w ośrodkowym układzie nerwowym. Te wszystkie dane, czy te dane pochodzące z badań takich z wykorzystaniem bliźniąt, ale również te pierwsze badania molekularne skłaniają nas do myślenia o tożsamości płciowej jako o jeszcze jednej cesze zachowania, która ma charakter poligeniczny, ale która podlega takiemu prawu, właściwie takiemu modelowi, modelowi poligenicznego, no i tutaj oczywiście uciekło mi słowo w języku polskim na określenie threshold, czyli punktu odcięcia, czyli mówimy tutaj o pewnego rodzaju cesze, która ma charakter pewnego rodzaju cechy, która jest zmienna, tak? Która ma różne nasilenie w populacji. Podłożem tej kształtowania się tej cechy jest pewnego rodzaju podatność genetyczna, która ma również taki rozkład normalny w populacji. Ta podatność genetyczna ma pewnego rodzaju punkt odcięcia, od którego mamy do czynienia z czymś, co będziemy określać mianem transpłciowości, tak? Czy będziemy mieli osoby, u których tożsamość płciowa nie jest zgodna z tą płcią deklarowaną, określoną w dzieciństwie. Z perspektywy genetyki zachowania możemy zatem mówić o tożsamości płciowej jako o pewnego rodzaju wymiarze, tak, pewnego rodzaju zmiennej, która ma charakter ilościowy, która jest determinowana pewną zmiennością również mającą charakter, tak, która ma charakter rozkładu normalnego w populacji. Badania nad tożsamością płciową z tej perspektywy dopiero się zaczynają i myślę, że w najbliższych kilkunastu latach będziemy mieli więcej informacji dotyczących właśnie tego aspektu ludzkiej płciowości. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.